Po ostatnich inwestycjach powiatu tureckiego w infrastrukturę drogową, zrealizowanych na terenie miasta Turku i gminy Malanów, przyszedł czas na kolejną. Tym razem w gminie Dobra, w miejscowości Długa Wieś, oddano do użytku 230 metrów chodnika z kostki brukowej przy drodze powiatowej Przykona Dobra. Dzięki środkom rządowym można realizować takie zadania jak to, chodnik na drodze powiatowej w gminie Dobra pomiędzy Dobrą a Przykoną. Bardzo się cieszę, bo zwiększy to bezpieczeństwo mieszkających tutaj osób, ale to nie jedyna inwestycja oddawana w dniu dzisiejszym, bo przed tym oddaniem byliśmy w miejscowości Ostrówek, gdzie burmistrz gminy oddawał gminę drogę gminną. Tam inwestycja warta ponad 2 miliony złotych, 4 kilometry drogi gminnej. Tak jak widać, zrównoważony rozwój jest realizowany w praktyce. Środki rządowe przeznaczane są dla gmin, dla powiatów, czego dziś jesteśmy świadkiem. Cieszę się, że ten odcinek chodnika został wykonany. Zadowolenia z nowych inwestycji na terenie gminy nie kryją władzy dobrej. Dzisiaj się tak złożyło, że mieliśmy okazję gościć pana ministra Ryszarda Bartosika, który uczestniczył po pierwsze w otwarciu drogi gminnej Dobra Linny Ostrówek, którą wykonaliśmy przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie około 2 milionów złotych. Ta inwestycja była zrealizowana, 80% dofinansowania właśnie z Funduszu Rozwoju Dróg. I chodnik na Długiej Wsi, też inwestycja tutaj akurat powiatu tureckiego, w której uczestniczyliśmy finansowo jako gmina Dobra. Też wiem, że z Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie. Drugą połowę podzieliliśmy pomiędzy siebie, pomiędzy gminę Dobra a powiat turecki i dzięki temu powstał ten 230-metrowy odcinek chodnika, który w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo poruszających się tutaj mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Podział wkładu własnego pomiędzy powiat turecki i gminę Dobra to przykład bardzo dobrej współpracy obu samorządów. Inwestycja kosztowała prawie że 334 tysiące złotych, z czego 204 tysiące złotych było dofinansowania z rządu, a po 65 tysięcy z gminy Dobra, jak i z powiatu tureckiego. Możemy mówić, że 230 tysięcy to jest mało, natomiast jest to drugi etap chodnika w Długiej Wsi do miejscowości Żeronice. W przyszłości planowany jest dalszy etap budowy chodnika, tak aby gminę Dobra połączyć z gminą Przykona.